dzieci pytały, to nie było przez twe oczy zielone na pewno. To była, tak, był sobie człowiek, tak. Proszę Państwa, to była słynna tokata de mol Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Marii Czarneckiej-Cieślak. Brawo. Jeśli nie zostanę wygoniony z tego mikrofonu, chciałem też podziękować naszemu drugiemu organiście, bo zaczął Ireneusz Wąsik, absolwent Radomskiej Szkoły Muzycznej. On też nam pięknie akompaniował do Wapensiero. Przed Państwem wystąpili zespół muzyki etnicznej Karabanio. Brawo! Chór Ewangelicki imienia Oskara Kolberga z Radomia. I jeszcze jedna taka uwaga, proszę Państwa, warto mieć pasję i ją realizować. W przypadku dzieci, w przypadku tych trochę młodzieży, która stoi tutaj wyżej, tą pasją akurat jest śpiewanie. Dzieci spotykają się w szkole, poświęcają swój czas. Fakt, że czasem są zwolnieni z lekcji, pewnie im się podoba, ale może nie zawsze, bo być może są lekcje, na które chodzą z chęcią, ale tą swoją pasję realizują i to w nich zostanie, to dobro, które niesie w sobie muzyka. Jeśli idzie o młodzież, młodzież też spotyka się w każdy czwartek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tej młodzieży, śpiewać naprzeciwko w czwartek o godzinie 18:00, z wyjątkiem najbliższego czwartku, bo będziemy akurat wtedy śpiewać w Przemyślu, więc nas nie będzie, ale zapraszamy też na próby spróbować zaśpiewać, czy dam radę. Myślę, że jest to fajna rzecz. Odkrywajcie w sobie różne pasje muzyczne, teatralne, realizujcie się jako ludzie. Życzę wszystkim Wam Państwu miłego już powoli wieczoru. Do widzenia.